jakie złe skutki są powodowane przez dopuszczenie złych myśli i pragnień. Ewagriusz mówi, kształtują nasz umysł i nieodzownie nas formują. Jeżeli pozwolimy sobie na pielęgnowanie, na dopuszczenie złych myśli czy pragnień, one będą miały bardzo konkretny wpływ na nasze życie. Zaczniemy się przyzwyczajać, będziemy im pozwalać kształtować nasze myślenie, ale wręcz, i to mi się bardzo podoba to słowo, nieodzownie nas formują, że jesteśmy przez te myśli i pragnienia formowani. Czy naprawdę tego chcemy, żeby złe myśli, złe pragnienia, pragnienia i myśli, które nie są od Pana Boga, które nie dotyczą Pana Boga, może one właśnie dużo bardziej nas formują, kształtują niż te, w których chodzi o Pana Boga i o zbliżanie się i szukanie Go całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Uważajmy na to, co nas kształtuje, uważajmy na to, co nas formuje. Uważajmy na złe myśli i złe pragnienia, które w nas się rodzą i które mogą tak działać.